Pani Jagody, jesteśmy już po dzisiejszym plebiscycie, konkursie The Look of the Year, tegoroczne, czyli 2022. Znamy już dwójkę finalistów, ale też znamy wszystkich finalistów, którzy dzisiaj brali udział i których można było podziwiać na pokazie. No właśnie, co pani chce przekazać do dwójki, która wygrała, ale też do finalistów, którzy dzisiaj w ogóle pokazali się? No przede wszystkim oni wiedzą, że ja na równi stawiam wszystkich, że ja z nimi tutaj rozmawiałam niejednokrotnie, że budowałam ich odporność psychiczną i każdą, że im tłumaczyłam teksty, w które no jakby wierzyli mniej lub bardziej. I to jest taka młodzież, która reprezentuje nowe pokolenie. Ja jestem z wykształcenia i dziennikarzem, i pedagogiem, i dlatego wiem, że to jest nowy etap w ich życiu. Ten konkurs dla nich to jest odmiana. Bo tak jak mówię, słowa piosenki mówiły, chodzimy do podziemia, ale oni właśnie boją się tego. Oni są samotni, otacza ich pustka, nikt nie ma czasu z nimi pogadać, nikt docenić tego, co reprezentują, a tu się bardzo otworzyli. I to jest taka dedykacja dla nich wszystkich, żeby się tego trzymali, żeby zobaczyli, że bo już zobaczyli, że jest fajnie, jak się wśród ludzi, jak się z nimi rozmawia. A do tej dwójki, no to ja myślę tak, żeby byli zawsze tacy, jak są teraz, no bo jak się na nich patrzy, to jakby wyrośli z tego, z tej mody, prawda, bo oni nie są ulepieni na okazję tego konkursu, tylko oni sami wnieśli ten pierwiastek właśnie tego modelingu do nas. Więc niech tak trzymają, niech będą na takim poziomie. Niech na siłę się nie odchudzają i nie piją po 10 litrów wody, bo też tak mieliśmy takich finalistów, żeby schudnąć na przykład. Tylko niech będą tacy, że będą zachwycać, bo oni no chyba wszystkich zachwycili. Oczywiście, że tak. No, no właśnie, tego im życzę. To, co mi też się dzisiaj podobało, to ta różnorodność, że zarówno w choreografiach, jak i w stylizacjach, jak i również w uczestnikach, że to nie było wszystko takie w jednym stylu, ale była ta różnorodność. To było i ciekawe dla widza, i też właśnie pewnie dla projektantów, dla fotografów. Że byli potraktowani inaczej i to wszystko złożyło się na tą osobowość, którą pokazali tak nie wstydząc się, że ja jestem taki, że może jestem trochę mniej odważny, ale za to mam burzę loków na głowie i wesołe oczy. I jak pięknie Wiktor, prawda, mówił tak o tym pobycie. A oni, no tak jak mówię, to jest pokolenie, które boi się mówić. Boi się otworzyć, boi się wejść do ludzi, wyjść z czymś, czym mógłby się każdy z nich ośmieszyć. No. Dlatego mi się wydaje, że każdy z nich ma w sobie dużo takich wartości, które ja też poznałam. Bo ja powiem szczerze, że ja nieraz tak mówię do swoich dzieci. Oj, wiecie, ja to nie mój świat, to nie moje życie, to ja jestem z innej bajki. Ale ja widzę, że ja i w tej bajce ich mogę żyć i mogę się odnaleźć, bo oni tego chcą. Rozumiem. Jeśli chodzi o modę, to niby wydaje nam się, że taki cukierkowy, kolorowy świat, ale nie do końca. Ma też cienie i jest też czasem słony. No właśnie. I co byś chciała powiedzieć osobom młodym, które na przykład zastanawiają się nad tym, żeby na przykład wziąć udział w przyszłym roku w The Look of the Year? No tak, namawiać do tego nie można, no bo tak, to jest to duża sprawa, bo tu można się wystraszyć wielu rzeczy, prawda? Osamotnienia, tego ciężaru, dźwigania ciężaru, tej odpowiedzialności i tak dalej. Ale to jest potrzebne w życiu, więc uważam, że każdy może spróbować, że każdy może się tutaj sprawdzić nawet in minus, tak? I że to nie jest koniec świata. No tak. No.
Spotykamy się też tutaj w Łodzi. Jak wiemy, Łódź to takie miasto w Polsce uznawane za miasto mody, gdzie też dużo projektantów stąd pochodzi. Jest też tutaj dużo i szkół, i różnych szkół właśnie, jeśli chodzi o projektantów, ale też różne fabryki włókiennictwa. Widzę, że pani wspiera polskich projektantów, bo z tego co widzę, to jest to płaszcz autorstwa Jarosława Ewerta, projektanta znanego właśnie w Polsce, ale który wywodzi się z Łodzi. Były mój szef, z którym kiedyś współpracowałam jeszcze, jak miał swój butik w Warszawie. Bardzo miło wspominam z nim współpracę. No właśnie. Kuszyńska dla mnie szyła. No Marta jest świetna i zresztą Jarek tak samo. Oni dzielą też butiki ze sobą wspólne. To są moi ulubieni też projektanci, bardzo bliscy memu sercu. I po prostu nieraz brali udział też w The Look of the Year. Tak, w poprzednich edycjach nawet mieli swoje pokazy, zarówno Marta Kuszyńska, jak i Jarosław Ewert. No ale nie zawsze można robić powtórkę. Oczywiście, że tak. Trzeba, mamy tyle projektantów, że w każdej edycji musi być inny projektant, żeby każdemu dać szansę, tak. Prawda? No nasz konkurs to nawet nie jest taki modowy, tylko modelingowy, tak, prawda? Tak. Poszukujemy nowych twarzy dla modelingu. Ale my przyjęliśmy taką formułę, że prezentujemy również projektantów, prezentujemy ich dzieła i oni są zachwyceni tym, że tacy młodzi ludzie no jednak ich fajnie prezentują. No. Fajnie noszą te ich ubrania, tak, prawda? Tak. No ja tutaj właśnie przechodzi ten młody projektant z ASP, takiego tam wynalazłam w czasie festiwalu w Bielsku Białej. I jego kolekcja była bardzo taka awangardowa i tak, i wydaje mi się, że ma przed sobą przyszłość. I też się cieszy, że w takim konkursie wziął udział. No, także to różne strony medalu, no i artyści, i modele, i projektanci. No mnie się wydaje, że no, Łódź oczywiście jest miastem, które jakby jest predestynowane do tego, ma obowiązek moralny wręcz tą modę promować i takie imprezy. Niemniej jednak mam takie wrażenie, że kiedyś jakby bardziej ta moda była stawiana na piedestale i to, że Łódź miastem mody była i tak nazwana, to miało potwierdzenie w działaniu. No teraz przeczytałam w Ekspresie, że Łódź jest miastem siatkówki. To mnie trochę zadziwiło, ale może właśnie dlatego, że za mało stawia się na tą modę, że się nie dowartościowuje ani tak projektantów, oni sobie sami radzą. Tak, no teraz niestety ta fast fashion, szybka moda, sieciówki, tak, to tak króluje, a niestety projektanci polscy czy polscy producenci trochę idą w odstawkę, no, jest to smutne. Oczywiście. Tak samo my przecież no, byliśmy tu jako jedyny w Europie taki konkurs modelingowy właśnie na świecie przez poprzednią władzę tutaj na piedestał, na te właśnie pokazy. A teraz no, Urząd Miasta Łodzi jakby nas nie wspiera, dlatego mamy takich super gospodarzy, współgospodarzy, którzy rozumieją potrzebę taką tego działania. No szkoda, bo taki jakby tytuł i prestiż zdobyła sobie Łódź tej mody i tego wyjątkowego charakteru. A w tej chwili no, nie ma to jakby potwierdzenia w praktyce. Rozumiem. Ja mogę zapewnić, że my wracając do Warszawy, do stolicy, na pewno będziemy Łódź pamiętać jako właśnie miasto i mody, i modelingu. I dziękuję pięknie za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego.